Wracamy na parkiet, czwarta kwarta, 72-40, no takiego wyniku się nie spodziewałem, gdyż grają dwie najlepsze drużyny na Śląsku, czołówka tabeli, Moc Bytom przegrywa 32 punktami z dziewczynami Sosnowca, jestem zaskoczony. Coś dzisiaj dziewczyną z Bytomia nie idzie, natomiast dziewczyny Sosnowca w czerwonych strojach grają na bardzo dobrym procencie rzutowym. Tu tak orientacyjnie mogę powiedzieć, że 70%. Podoba mi się gra Rutkowskiej, Łabus też, no zresztą wszystkie dzisiaj grają dobrze. I na to wychodzi, że dziewczyny Sosnowca, kontra szybka. I dziewczyny Sosnowca chyba w tym roku dają Mistrzostwo Śląska, a tym samym będą organizatorami turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski. Choć poczekajmy jeszcze, liga trwa. Kierowca z Bytomiu, pan Nurek, z Bytomia zawozi zawsze wszystkich koszykarzy i koszykarki na mecze. 72-40. To pewnie jesteście zadowoleni, nie? Koleżanek, chodzicie razem. A chodzicie na wszystkie mecze? Nie. Na wyjazdy jeździcie? Nie. Też nie. To tylko na wybrane mecze. Łabus chodzi na parkiet. Wszystkie. A jak się nazywa trener Sosnowca? Ja Dryja. Dryja, dobrze mówię. Jest, to się podoba. Nie odpuszczają dziewczyny. Starają się jak mogą. Trzeba pochwalić tutaj. No ale niestety 35 punktów przewagi. Naprawdę wiele. Zmiany. Na parkiet weszła Łabus, zeszła Sikora. Gramy dalej. Pytanie dla śląskiej koszykówki młodzieżowej ze Sosnowca.